na którym właśnie... O, jakaś tam, kurczę, amunicja. O, kobitka by się przewróciła. Ostrowian i gości odwiedzających nasze miasto, położone w sąsiedztwie konkatedry pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika, a forum synagogi. Dziś w sercu naszego miasta, za kilka chwil, tutaj na Ostrowskim Rynku przed Państwem, pojawi się głowa naszego państwa, pan prezydent Andrzej Duda. Andrzej Duda! Szanowni Państwo, do hymnu! Na Ostrowskim Rynku witam serdecznie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Witam pana Andrzeja Derę, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pana Zbigniewa Hoffmana, wojewodę Wielkopolski. Przede wszystkim chcę powiedzieć dziękuję. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za obecność tutaj na Ostrowskim Rynku. Ale chcę podziękować również za postawę, jaką Państwo okazujecie jako obywatele, jaką okazujecie Państwo jako mieszkańcy Rzeczypospolitej. Myślę o ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego. Otóż, proszę Państwa, rozmawiałem ostatnio z dziennikarzami gazety New York Times, którzy pytali się mnie o wybory do Parlamentu Europejskiego i powiedziałem bardzo mocno: jestem ogromnie dumny z moich rodaków. Jestem z nich niezwykle dumny, że tak gremialnie wzięli udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Prosiłem o to, poszliście Państwo. Jestem za to ogromnie, ogromnie wdzięczny. Jestem z Państwa bardzo, bardzo dumny. O, panie, a nie, też nie. Proszę zrobić. Panie prezydencie, pan bardzo proszę. Proszę wprowadzić, żeby było nie 460 parlamentarzystów. Do tego potrzebna jest większość konstytucyjna, bo to trzeba konstytucję zmienić. I zlikwidować urzędy wojewódzkie. No to jest niepotrzebne, to jest komuny. Można zrobić. To chciałbym. Dziękujemy serdecznie. Pana też przedstawiciel z urzędu w terenie. Panie prezydencie. Immunitety. Które? A pan zrobi też mi? Też mogę? Bo to się kręci, panie prezydencie. Nazywam się Ryszard Klara, przepraszam, że tak mówię. Ochroniarzowi dałem płytkę walcą kilkaset milionów złotych. Tam jest Adel między innymi nagrana, tak jak ja tylko Ryszard Klara, a 1080p potrafię nagrać. Myślę, że dotrze. Pan mówił o przedsiębiorczości. Jakby co, to pana Jacka Kurskiego prezesa dać. On będzie wiedział, czy to jest warte, czy nie. Ja Roxanę Węgiel również nagrywałem oraz Edytę Górniak z Karę razem.